święto ustanowione na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, a jego nieodłącznym symbolem, jak i symbolem odradzającego się życia, jest palma. W Węgierskiej Górce po raz 17 w Niedzielę Palmową trwa konkurs na Wielkanocną Palmę. Przepiękna Niedziela Palmowa w Węgierskiej Górce, która dziś właśnie jest nie tylko wydarzeniem religijnym, choć przede wszystkim, ale i również kulturowym. Tak, dzisiaj mamy wielkie wydarzenie religijne. Wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Jak wjazd Chrystusa do Jerozolimy, no to Niedziela Palmowa. W związku z tym również tutaj przed Kościołem Przemienienia Pańskiego jest konkurs palm. Oczywiście ten konkurs ma już swoją tradycję wieloletnią, natomiast jako gminna to jest tradycja od 17 lat. Wybieramy palmę najładniejszą, największą i palmę tradycyjną. I to również doskonała okazja do tego, by docenić pracę tych wszystkich, którzy te palmy przygotowali. Oczywiście, to jest przede wszystkim, ten konkurs ma na celu docenienie właśnie tych wszystkich mieszkańców, którzy z palmami przyjdą, którzy będą chcieć te palmy zaprezentować, no, a my stosownymi nagrodami tych mieszkańców docenimy. Z księdzem oczywiście proboszczem Stanisławem Bogaczem. Pierwsze miejsce w kategorii największej palmy. Z czego ta palma została wykonana i przede wszystkim jaka jest ta imponująca jej długość? Znaczy ma wysokość 10 metrów, wykonaliśmy ją no, ze żywych tam bukszpan, tuja, naturalne takie z ogrodu powycinane no, rzeczy, nie? Palmy obejrzane, ocenione jednym słowem, 17 gminny konkurs na palmę Wielkanocną w Węgierskiej Górce przeszedł do historii. Tak, było bardzo pięknie, kolorowo. Na szczęście dzisiaj pogoda nam dopisała, było słonecznie i również dopisała ilość osób, która startowała w konkursie. Konkurs miał 3 kategorie. Największa, najpiękniejsza i tradycyjna. Już tam za moimi plecami rozstrzygnięcie w kategorii tradycyjna. Natomiast wszystkie pozostałe zostały dzisiaj wybrane. Palmy przepiękne. Ewa Jeremicz, Beskid Life.